Overnight, my world has changed. I've become a vampire. I did not choose the thing I've become, but I can choose the lives I now take. Cursed be the choice. Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Wampir, w którym to idziemy dalej z fabułą, aby przemienić Aloysiusa Dawsona w wampirza na życzenie Lorda Redgrave'a. I wydaje mi się, że chyba niestety, ale będę musiał to zrobić, żeby uzyskać najlepsze możliwe zakończenie. Dobra, gdzieś tutaj muszę iść. W sensie, bo jakby ja nie mam nikogo zabić. Ale nie wiem, jak to rozumieć. Bo w sensie na bank będzie też opcja, żebym ja mógł zabić tego całego Dawsona. Tylko moje pytanie brzmi, czy ja, nie wiem, mógłbym go jakoś, nie wiem, ogłuszyć na przykład, albo powiedzieć, że się nie udało? Czy po prostu powiedzieć Lordowi Redgrave'owi, że nie było, że daliśmy mu naszą krew, ale Dawson tej przemiany nie przeżył? No, dawaj. Słabiutko, kolego, słabiutko. Okej, okay. Idziemy w tym kierunku. Tutaj to już było. Okej, okay, schodzimy do jakiejś podziemi. Ciekawe tylko. Kanały w Temple, okej. Okay. Czyli zejście po prostu do kolejnych kanałów. No i musimy przez nie przejść, aby znaleźć wejście do Javiery Dawsona. Bo główne wejście jest chyba zamknięte, jak rozumiem. Ale kto wie, może jakoś odblokujemy sobie przejście też do kanałów w dokach, dzięki temu. Zobaczmy, tutaj coś jest. Nie z tej strony do otwarcia. A, już miałem mówić, że nic, ale jest to jakaś skrzyneczka. No, takie sobie rzeczy w niej, ale lepszy ryc niż nic. Co jest? A co on tu robi? Spodziewałem się bossa w tym miejscu. Żryj kołek! Okej, ale widzę, że gościu ma takie same ataki jak ten cały Fergus. Oj! Dobra, giń. Wściekłość wulkodów, gęsta rzeźka krew i trochę hajsu. No dobra. Pokaż mi to, co tam znaleźliśmy. Tutaj nic. To nie wiem, czy nie zebrałem poza nagraniem, tak w razie czego pokazuję. Wampiry żerują, to znalazłem poza nagraniem. Chyba. To na pewno znalazłem poza nagraniem. W ogóle tu to jest któryś dokument z czymś takim. Z jakimś takim symbolem. To chyba znalazłem na odcinku. To znalazłem na odcinku, ale w razie czego też pokazuję. Wygnanie smoka. Zaginiona biblioteka. To nie wiem, to też chyba na tym znalazłem. O, jest. Gatunki wampirów, wściekłość wulkodów. No dobra. Coś dla was. A ja lecę dalej.
Jeszcze dziabnę sobie leczenie w szyję. Czy znajdę tutaj coś ciekawego? Chyba nie bardzo. Dobra, mogę iść tam. Mogę iść tutaj. No, tylko tutaj jest przejście, tutaj jest bezcelowe, widzę. Tędy się nie przecisnę. A tędy jak pójdę, to gdzie trafię? W ogóle mapa. No, mapa jest oczywiście dla kanałów niedostępna. Tutaj ślepy zaułek widzę w obu kierunkach. Dobra, mogę iść tam, mogę iść tu. Jak trafię tu. Super. Okej, znowu jakaś zagadka. Powiedzmy zagadka. Z tymi. I co, przeszukałem to i nic tam nie było? Z zaworami. A jak się cofnę i przeskoczę na górę, to gdzie, to gdzie trafię? Aha, to się po prostu cofnąłem, żeby odblokować skrót. No. Powiedzmy, że było warto. Choć bardziej sądziłem, że to odblokuje mi przejście za tamte drzwi, chociaż to byłoby trochę bez sensu, no ale... Dobra, never mind. Zobaczmy. Przekręcę te... to. To się podnosi. To jest ogólnie zamknięte. Jeszcze mam dwa do przekręcenia. Odblokowano drzwi. Nie te drzwi. A te drzwi. Dobra, bo jest ta kładka. Mogę po niej przejść i dzięki temu idę dalej. Okej, no to taka... No, dobra, tu już widzę ogólny skrócik. To takie średnie przejście. Średni taki skrót. O, ludzie... Dajcie sobie spokój w końcu. Szkoda, że tego nie użyłem w sumie od razu. Bo teraz bym zdjął wszystko w zasięgu. Jeszcze ty. Rozcieńczona odżywcza krew. Spoko. Dobra, tu gdzieś wskoczę na górę? Albo coś... Aha, nie, muszę iść na dół. Dobra. Czyli teraz muszę zrobić odwrotną rzecz. Muszę spuścić wodę. Tylko oczywiście nie mogę więcej niż jedno naraz. Dobra, otwarte. No i lecimy w dół. No, tu sobie mogę przeskoczyć. Nikogo w zasięgu nie widzę. Czy tam nie wyczuwam. Jakiś pierścień. Na sprzedaż tylko i wyłącznie tu. Tutaj trochę szczurów. O! O, proszę. Jakaś osoba. Niecny ekon. Okej, czyli to jest jedna z osób, które muszę uratować, widzę. Niedaleko pada jabłko od jabłoni. Znajdź Louis Teasdale. Prowadzony na bieżąco pamiętnik. I kolejna rzecz. Okej, rozumiem tego typa. Tak, to nie jest nic ważnego. No, pośrednio nic ważnego. Tutaj nic więcej. Tutaj co mam? Rzeźka krew, rozwodniona rzeźka krew.
krzepka krew... Ej, wait a minute. Czy mam tego... Czekaj, ja to mogę jeszcze raz przebadać, czy po prostu nie mam tego przebadanego? Dobra, to trzeba będzie sprawdzić przy stole warsztatowym. W ogóle wykonałem sobie misję dla Charlotte i mam je kołek, którego teraz używam. Dość fajnie ulepszony. Tutaj cała reszta, jak widzicie, wszystko mam już legendarne. Misji nie pokazałem, bo... Znaczy, w sensie tak, po pierwsze, znalazłem ją dość przypadkiem. Jak szukałem innych osób, to znalazłem przypadkiem miejsce, które miałem zbadać, a po drugie, nie było to nic w sumie ciekawego. Krótko mówiąc, ta jej przyjaciółka chciała zostać wampirzycą, spotkała wampira, nie przetrwała transformacji, no i tyle. Are you all right, miss? Who are you? What do you want from me? My name is Jonathan Reed. I'm a doctor. What happened to you? Why are you here? I'm Louise Teasdale. I was kidnapped a few weeks ago by a vampire. Don't laugh, please, sir. It's no joke. I believe you, Miss Teasdale. That monster told me my father was dead. That no one was waiting for me outside. You're safe now. You don't have to worry about the vampire. You should just return home. Thank you, sir. I hope we'll meet again soon. Because I'd really like you to teach me how to get rid of these creatures. Kurde, no ta... Mogłem ją teraz wyleczyć, no ale... Mam to niedostępne. Ale mogłem za to zahipnotyzować, no ale... Tego nie chcę. Jaka wskazówka? Porywacz Louis chciał ją zmienić w wampira. No... To akurat... Dało się po tych jej krzykach nawet ogarnąć. O, a tutaj? A dobra, bo chyba jest przez to zaginięte. Na zaginięcie to nie jest... Pokazane. Until we meet again. Nie jest pokazane do tego. Jezu, czemu się nie potrafi wysłowić, no? Nie jest pokazana ta... Na co choruję, o. Wreszcie to powiedziałem. O, zwyczajna siekiera, proszę bardzo. Siekiera na długim trzonku używana przez drwali i strażaków? Absorpcja krwi. Okej. No, mogłem to od razu ulepszyć nawet do maksymalnego poziomu, bo mnie stać. I to jest dwuręczna broń. No dobra. Ta jeszcze większa absorpcja krwi. Nie, tu myślę, że poszedłbym tak troszeczkę w wytrzymałość. Czyli całe to drzewko tutaj, nie? Ta część. W ogóle ciekawie, czy tyle, ile jest tutaj tych wszystkich broni pokazanych, że tu są, tutaj są, ile jest 4 na 5, 2, to tu jest 20 jednoręcznych broni, jest 20 slotów. Czy jest 20 broni takich, a tu 16? Czy to jest tylko tak opokazane, że jest tego więcej? To mnie dość interesuje, bo nie wiem, czy ja po prostu słabo szukam i przez to nie znajduję wielu rzeczy, czy mam po prostu pecha. Ja na przykład wiele rzeczy omijam. Dobra, ten... No nie, tędy nie wyjdę. Czyli to był tylko szybki skok do znalezienia siekiery. To jest ona ciągle oznaczona. A tu chyba gdzieś wyjdziemy. Okej, chyba w sumie już tam, gdzie powinienem trafić. No, load, load. Wejdź do rezydencji. A? Okej, ta się chyba odezwała, ale czemu było miło znów pana widzieć, jak ja jej jeszcze nie poznałem? Temple Church. Okej, dwie osoby tutaj są. Kolejne. Sklep Price'a. Miss Price. I'm Dr. Reed. Do you remember me? Dr. Reed. A ta! You are the doctor who healed me and my mom. Nie. Good evening, Dr. Reed. A nie, dobra, nie. Ja, okej, okay, Jonathan ją poznał, ale my jeszcze nie. I did not hurt myself recently. I know how to take care of myself now. I'm almost a grown up. Dobra. Tutaj nic. Tutaj też nic. Have you ever met the famous Aloysius Dawson? Yes. A very strange man, not very nice. What do you mean? He said he was ready to pay good money for rare books.
and then laughed at what we showed him. O, ta choruje na sepsę. Oh, please, sir. Do not waste your time with me. There is nothing to be worried about. Przed wampirzem wzrokiem nie uciekniesz. It's my duty to take care of you. Thank you, sir. Much obliged. Goodbye, Carol. Okej, okay, a tak wracając do tego, co chciałem sobie powiedzieć o tamtym. Okej, okay, czy tu potrzebuję klucza? A się pewnie zaśmiał dlatego, że nie miały takich książek, które on uznawałby za rzadkie. Good evening, Miss Price. How are you tonight? Dr. Reed, I didn't know you had returned from the war. I had a new doctor when you left, but he's not as kind as you. Always glad to see a former patient in good condition. It's been a long time. Too long indeed. And as a token of my appreciation, I'll grant you the best price if you fancy buying anything from my humble shop. I am sorry, I can't help you. Okej, okay, kolejny handlarz. Kolejna chora osoba. To mi się akurat podoba. A dlaczego? Bo wtedy, bo dzięki temu, że ich leczę, to podnoszę sobie status tej dzielnicy, która przez to, jak pofolgowałem sobie i poskipowałem kilka nocy, to ta dzielnica trochę spadła. Wszystko po kolei do wykupienia. To jest w ogóle ciekawe, bo ja mogę nie mogę sprzedawać broni jednoręcznych, ale mogę sprzedawać bronie te poboczne. I to też nie wszystkie. I bronie palne. Dziwnie to jest rozwiązane. W ogóle tu ile tego mam? 340 szklanych fiolek. I może tak... Chociaż... Bo nie, dobra. Nie warto. Tutaj nic. No i tutaj śmieci. To jest tylko na... Okej. Okay. To jest tylko na sprzedaż. A te trzy mogę rozłożyć, no to te trzy zostają. Super, teraz dać ci leka. Perhaps. But I have always been grateful for your concern, you know. Do you know Aloysius Dawson? Everybody knows him. He's only been to my shop once, though, looking for rare books and other intriguing antiques. Did he buy something from you? No, he left quickly. He almost laughed at my goods. Mr. Dawson may be a rich man, but you can't buy good manners. But isn't Aloysius Dawson known for his philanthropy? That was before his brother Robert died in an aeroplane crash. Since then, the remaining twin has turned into a heartless tycoon. Oh! Brat bliźniak zginął w wypadku lotniczym. Ej, poważnie? Ile gościu będzie miał przy drugiej wskazówce? 3000? I to ma być filar? Tu Avery Cork będzie miał więcej niż on. Dzięki ci, Triggerze. Dobra, pogadamy. Zarąbane jeszcze na manganian, potas i ergotamina z jakiejś totalnie losowej półki. Tu, o, tu jakiś detektyw, chyba. Charles. I'm conducting an investigation about the epidemic in this part of town. And who are you, sir? I'm Dr. Jonathan Reed from the Pembroke Hospital. May I ask who you are? And why all the questions? I'm Detective Inspector Charles Albright from Scotland Yard. And I don't find your answers convincing. What is a Pembroke doctor doing in the West End at this time of night? I work for the Ascalon Club. Here is my permit to go freely about the city. The Ascalon Club? You should have said so, sir. I must warn you, these streets are dangerous, and you'd better be careful. Okay. What are you investigating exactly? I have a missing woman, possibly abducted a few nights ago, Louise Teasdale. It seems you already found my other missing person, Mr. Tadao Kimura. Tell me about Louise Teasdale. She's a waitress. Her father reported her missing. We don't have enough men to search for her, sadly. Do you have any idea where she could be? No, but I feel she's been abducted. She went to a pub a few nights ago and vanished.
I thought about the sewers, but I'm not equipped for such an investigation. No to stary, już to załatwiliśmy za ciebie, tak więc... O, jeszcze jest gościu chory, też fajnie. Who doesn't know the man? I think he intervened personally to put an end to the police strike of last August. What else can you tell me about him? Aloysius Dawson is exactly the kind of powerful and influential man who could commit murder and get away with it. With just one phone call. Do you need medical attention? I'm afraid Ciekawe. I have caught something. I don't feel too well. You'll quickly feel better after taking this. Thank you, Dr. Reed. I really appreciate it. Goodbye, Detective Inspector Albright. Goodbye, Dr. Jonathan Reed. I'm sure we'll talk again soon. Jak to jest dziwnie wymawiane. Detective Inspector. No to... jesteś detektywem, to nie może być inspektorem, nie? No, jakby to są... W sensie nie na papierze, no bo ja... Jeszcze zrozumiem, że może być, nie wiem, że komisarz policji może być jednocześnie detektywem, nie? Na przykład. Ale jeśli jesteś detektywem, no to nie możesz być inspektorem. Czy możesz? Hasz, mam lepszą szabelkę. Dobra, tu jest na szczęście kryjówka. To mi akurat służy, bo powinien tutaj też być stół warsztatowy, co pozwoli mi od razu zająć się naszą nowo zdobytą bronią. Tutaj opium. To jest tylko schowek. O! A, to tylko kasa. Myślałem, że jakiś ten... Ej, no nie! Nie mam do zbadania tych dwóch pozostałych krwi. Zobaczmy. Niewielka dawka gęstej, rzeźkiej krwi nadaje się na serum wytrzymałościowe dla wampirów. No okej, okay, no i mamy silne serum wytrzymałościowe. O 50, o 100 i o 150% w ciągu następnych 15 minut. Sekund. Minut. Jako 15 minut to dziabnie... Oj, to mogę mieć, mogę mieć tego 2, czy po prostu się nie zaakceptowało? Dobra. Okej, okay, skartowałem jedno i wskoczyła 12. Spoko. Okej. Okay. A, w sumie skartuję tego ile mogę. Tutaj jedno jeszcze. Tutaj nie mogę w ogóle. O, nerwobóle, brakuje mi ergotaminy na kolejne. To jest taki drobny problem właśnie, jakby się chciało leczyć tylko te najrzadsze. Znaczy te najmocniejsze. Choroby. Że potem brakuje tych składników, bo właśnie po 15 to czasami bo schodzi to po 15 na każde. Tylko patrz, jakie to jest nie intuicyjne, tylko nieproporcjonalne. Za 2, za 8 i za 15. O 4 i o 7. Jakby to dwukrotnie jeszcze wchodziło, to okej, okay, no ale to... Albo za 2, 4 i 6. No to spoko, ale nie. Nie czuję, że to ostatnie jest najrzadsze, no ale czemu to tyle kosztuje? W sensie w porównaniu do tych dwóch poprzednich, nie? Ale dobra, czyli wracając do tego detektywa. On prowadził śledztwo na temat zaginięć i w sumie obie już te osoby udało nam się odnaleźć. Okej, okay, tu jest ten ziomeczek. O, tutaj. Jakie synchro! I'm Dr. Reed. Can I be of assistance? Dr. Reed? Dr. Reed? Is there anything wrong? No, it's just... your name sounds familiar. And your face. Have we met before? I think I would remember. So I suppose the answer is no. That's odd. I'm certain I've already heard of you. My name is Pericles Baker. Does that mean anything to you? I'm afraid not, sir. But it's a pleasure to meet you anyway. Hmm. The pleasure is mine, I guess. I only wish I could remember when it was that we met. Okej. Okay. Gościu ma sklerozę, czy jak? Okej, okay, ten jest chory. I've heard this is a man who has searched for his place in the world for a long time. I hope he found it. Do you need my... I'm afraid... I don't... Says...
Już mi się nawet nie chce słuchać tych gadek o tych lekach. Wolę to skipnąć, bo tylko tracę czas potem. Dzień dobry, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. Do you need my help? Yes, please. Would you be kind enough to tell me what the time is? Agamemnon. Is it not important to know? As important as where you are? Ej, ale takie imiona to są rzadkością. And who are you then, sir? I am Agamemnon Baker. Like my brother, I think we need to leave this city immediately. And my brother and I rarely agree on anything. No dobra. Cztery wskazówki na osobiste pytania. You should ask that question to my brother instead. Personally, I've not seen Aloysius for many years. Do you need my med? Indeed. You have nothing. Sound. Trzymaj. Goodbye for now, Mr. Obaj na anemię chorowali. To jest dobre akurat. Przez to, że spotykam nowych, bo dzięki temu podnoszę sobie status zdrowia dzielnicy. Dobra, wejść do rezydencji. Pytanie tylko, gdzie jest to wejście? Aha, mam sobie je znaleźć. Okej. Dobra, tutaj gdzieś powinno być przejście. Nie wiem, czy to nie jest to. Tak, to jest jakieś wejście. No, przecież na mapie jest jakieś takie dłuższe przejście. Zobaczymy, gdzie mnie to zaprowadzi. Jakiś zniszczony plakat. Okej, okay, tu jakieś zejście. Mapa nic więcej mi nie mówi. Okej, okay, ktoś tu jest. O! Jakiś ziomek w turbanie. Zbrodnia utraty wiedzy. I kolejny! Kolejny taki dokument. Znowu jakiś symbol i kropka. Tutaj dla was całość. Hello, mister. At last we meet. The cards warned me you would visit tonight. I beg your pardon, sir. Do I know you? Of course you do. Our mutual friend, Dr. Swansea, can't speak highly enough of you. My name is Usher. Usher Talltree. You are the leader of the Brotherhood, are you not? Primate of the Brotherhood of St. Paul's Stole, to be precise. I'm really glad we met tonight. I love it when the cards tell me a truth. The cards told you to expect me. Yes, they can tell me everything. They told me that you have not taken another life since your poor sister died. Proszę? Ja od początku gry nie odebrałem nikomu życia. Nie licząc oczywiście tych, którzy się ze mną napieprzali, bo wtedy musiałem się bronić. Ale jeszcze żadna osoba niewinna... Okej, ten też jest chory. Żadna osoba, która jest mieszkańcem dzielnicy, nie została przeze mnie zabita. A dawaj, jestem ciekaw, co te karty sobie powiedzą. Are you sure you want to know what they will reveal? Yes, I am. It will cost you 150 shillings. Here is the money. Proszę bardzo. Mam od chuja pieniędzy. Life is a cake. A righteous ego, surprised to fall in love. Oh! Proszę, proszę. Zdaje się, że Usher znał wielu Londyńczyków, którzy ostatnio zostali zamordowani. To jest a propos niego. No ale nie z mojej ręki. Z mojej ręki giną tylko Privensi. O, proszę. I tutaj tylko ona jest chora, a przez to, że była zaginiona, to nie mogłem jej wyleczyć. Ale na niego mamy... To, ceni sobie dobre restauracje i obfite posiłki. O, to chyba w liście znaleźliśmy jakimś, że był kochankiem tej babki, która się zlinczowała na naszych oczach. Tu, patrzcie to, jak tutaj ta dzielnica spadła. Prawie wszyscy są chorzy. Ten chyba, ten? No, Dorothy Crane nie jest chora, no ona jest filarem. Filary nie chorują. Tu w ogóle też. Ja mam dwie dzielnice, dwie, w sumie trzy. Teraz łazić do wszystkich i ich leczyć.
Mógłbym to zrobić w ciągu jednej nocy, nie? Ale trochę łażenia z tego jest. Can you read the... Put the money on the table then, Jonathan. Czekaj, co czy powie coś nowego. A good heart in disguise. A liar willing to help for real. An armed man unable to strike. Can you read the cards? Put the money... Here is... A hermit. An old man. A broken soul who has seen too much. The burden of guilt. This man will give up once the disease is defeated. Okej, okay, to było chyba a propos Aloysiusa. Ale to mi nie daje wskazówek teraz. Put the money... Here. Fallen Tower. A man of science. A proud fool. Taking the wrong path to achieve greatness. A secret well hidden. Dr. True Strickland. Pokryjomu podaje pacjentom eksperymentalny lek na hiszpankę. Ooooo. Ciekawe. Kurde. Dobra. To i co? Tom trafił do więzienia za próbę morderstwa. The snake. A bitter woman, smiling as she pours poison in your cup. A shaming betrayal. Hate. Venus Crossley. Venus, niezmiernie to było. Venus z premedytacją truje męża. Wow. Okej, okay, ciekawe. The sorceress. A heart-shaped trap built to entangle a loved one. Mirrors on every wall to see her own reflection constantly. Carol Price. Carol często staje się ofiarą niezdarności swojej matki. Czemu niezdarność jest w cudzysłowie? Carol często krzywdzi córkę własną niezdarnością. Dlaczego niezdarność jest w cudzysłowiu? Can you read the... Put the money... Here. Czy on może mi tak do każdego dać jakieś wskazówki? You... To już było. It... Okej, czy już się powtarzać? Ja chyba już wyczerpałem wszystko, co się dało. I really don't know. I don't often go outside. And when I do, it's usually to quite distant destinations. So you see nothing in the stars for me. You're a poor fortune teller, then. Oh, I can tell you many things, but they will only concern you, not the city. For example, I know that you offered your sister the final rest she asked for. Usher zna prawdziwe okoliczności śmierci Mary. Ale pytanie, skąd? Do the cards speak of my Mary? No. It's the burning aura of guilt that precedes you everywhere you go. Read my fortune. You have been chosen, Jonathan. I see on you the mark of a strong being, so powerful it needn't even reveal its strength. Okej, okay, on jest akurat o tyle dobry, w sensie on, jego warto słuchać. I'm for most a charlatan. For a few, I'm a vampire. And for you, I'm the primate of St. Paul's Stole. Some believe you to be a vampire. Who? The guard of Priwen, who else? For a time they sent spies to observe my activities. And they even broke into my home to gather proof. Did they steal anything from you? A personal notebook they quickly took to their headquarters. All they had to do is to look at me. I'm aging. What better and definite proof that I'm not an immortal? Do you want your notebook back? If you ever find it, I'd be glad to have it back, of course. I do ask one thing, though. Do not read it, Jonathan. Some secrets are not meant to be revealed. Even to immortals. For how long have you been a primate? It was 15 years. Okay, zaintrygował mnie tym zadaniem. Year. What do you make of Dr. Swansea? Edgar is a brilliant and dedicated man. A man of his time,
Sometimes a little muddled, but always looking for new paths and new concepts. Can you read the... What the money... Here. The Hunter. Dobra. Pogadaliśmy o tym, co się dało. Dobra, nie. Jak je zabijałem? Ja zabijałem tylko tych, którzy ze mną walczyli. Aloysius Dawson. Aloysius Dawson. Yes, of course. We met on several occasions. With time, he got deeper and deeper into the occult. He's not the only one. It's been quite the fashion for several decades. The Golden Dawn, for instance, is just one example. True. Aloysius was a member of the Golden Dawn until 1900. Then his thirst for dark knowledge grew. I'm talking forbidden texts, readings which blackened his heart. Dwa tysiące i to ma być filar. Aloysius Dawson należał do hermetycznego zakonu Złotego Brzasku do 1900 roku. Aha. I co to za wskazówka? Co mi to daje wielce? Dobra, mógłbym, myślę, goście przepytać, ale to już we własnym zakresie. I rarely wander, yet it amuses me to converse with your kind. Cards never lie, but they are never easy to read. Dobra, może uda mi się jeszcze wejść do tej rezydencji. O ile oczywiście jakoś znajdę wejście. O, tu jest ta rezydencja chyba. Najbardziej pasuje. Tak jest. Osobna lokacja się odejdzie, no to musi być to. Tak, rezydencja Dawsona. O, mam nadzieję, że nie było tego słychać. Here I am at last. But the question remains. Am I ready to make a dying man my progeny? No, ja bym tam wolał go nie zabijać, bo to im pewnie zepsuje zakończenie, do którego dążę. Ktoś się tu kryje? Nie, chyba nie. Tutaj Dawson tylko jest na dole. W sensie, na pewno jeśli go zabiję, to będzie on ten cały Redgrave do nas ból dupy i pewnie albo będzie chciał nas zabić, albo nas wyrzuci z klubu. Chociaż bardziej podejrzewam, że bardziej to pierwsze. Ale mam taki dylemat właśnie z tym typem, bo nie wiem, czy go zabić, czy nie. Czy czego przemienić. Death, pestilence surround us, and time is against me. I see you've gathered some of the most expensive, albeit experimental, blood transfusion equipment available. All this could be so useful in a hospital. Yes, yes. Since Lord Redgrave sent me a doctor to perform my conversion, I thought you might find some of these devices useful. Most thoughtful. But tonight I'm not here as a physician. But I feel reassured that a specialist such as yourself would help me to escape the Reaper. Very well. But before I proceed, I have a few questions for you. If you must, but be quick, for I don't have much time left in this life. First of all, I need to be sure that you know exactly what is going to happen to you, sir. I can assure you I'm as informed as any man can be. I have planned for this moment, Dr. Reed. Planned very carefully. I'm the only vampire in the room for now, so please indulge me. All right, all right. What is it you wish to ask? I will become your maker. Do you understand what that means?
Well, I certainly won't consider you my liege or some such drivel. You can be assured of that. You'll need to feed on warm blood. Blood from mortals. How do you feel about that? I'm rich, Dr. Reed, and powerful. I'm sure I'll be able to acquire all the blood I need without ever having to sully my own hands. What do you know about the Guard of Priwen? What I do know is that I'll crush anyone or anything that would dare to oppose me. A propos tym spożywaniu krwi, no, wystarczyłoby tylko zrobić najprostszą rzecz na świecie. Masz sprzęt do transfuzji? No to zaproś ludzi, żeby oddawali krew i będziesz miał taki woreczek. I w takim woreczku jest chyba 0,5 litra krwi, jeśli się nie mylę. No to czemu nie miałbyś po prostu zaprosić, tak nie wiem, z 10 typa, różnych typa, co tydzień i masz co tydzień 10 takich woreczków krwi. I ta krew ci się nigdy nie skończy i nikt nie będzie musiał ginąć. Let's move on then. Please, I'm cold and tired. I feel my life waning with every moment. But first, before you embrace immortality, what would you do with such a gift? That's a rather impertinent question, Dr. Reed, and I will do as I please. Answer me all the same. What will your first action be as an immortal? To save London. I will finance the most efficient quarantine ever seen. I will build a wall that will separate the sick boroughs from the healthy ones. Who gave you the right to decide the fate of thousands of people? My money. My money and my pending immortality gives me the needed authority, Doctor. I'm a businessman. I'm used to tough decisions. You really plan to build a quarantine wall across London? Yes. It will be tall and strong, separating the wheat from the chaff. By doing so, you will also create two separate prisons. Come, sir. An eminent doctor like yourself knows that such radical measures have proved efficient in the past. Let me guess. You mean to isolate the rich from the poor. This is a desperate measure for desperate times. England must prevail, Doctor, no matter the cost. Quarantine is not a bad idea, medically speaking. But I'm convinced this epidemic will not be contained by mere walls. As long as the right people are on the right side of the wall, that's all that matters. But you can't guarantee infection will not spread. Just one contagious carrier would be enough to create an apocalypse. The apocalypse is already knocking at the gate. We must be strong now. What if a new outbreak happens inside your walls? You'll have created a giant trap. That won't happen. As long as we dispose of anyone that is contaminated, as soon as they are spotted. To nie jest dobre rozwiązanie. Ni cholery. I've heard enough. It's time to proceed. At last. All right, do what you have to do. If it hurts, so be it. I've been preparing such a long time for this. Tego nie będę robił. Zapomnij o strachu przed śmiercią. Nie jestem pewny. W sensie, nie mamy nikogo zabić, ale nie jestem właśnie pewien, czy jeśli ja teraz... Bo on zapomni o strachu przed śmiercią i umrze. Ale ja nie wiem, czy przez to jednocześnie... Nie popsuję sobie zakończenia, więc myślę, że pójdę taką najbezpieczniejszą drogą i go przemienię. Are you ready for immortality, Mr. Dawson? Drink now and say farewell to life as you prepare to be reborn. What do you mean, drink? What about the blood transfusion? I'm the doctor and the vampire here, so I'll give the orders. Drink, sir. Now. All right. Good.
That's enough. That's enough, I said. I will not die. Thank you, sir. Thank you. Oh, no. You will die, sir. Steel yourself. You're already in death's grip. Level hipnotyzmu poszedł w górę. Dzielnica wkrótce czuje skutki twoich działań. No, stety bądź niestety odczuję. Kto to? O, Lord Redgrave, proszę, jak piesek. Is it done, Dr. Reed? Is Aloysius Dawson reborn as expected? Yes, my lord. Ascalon has a new recruit, as you ordered. Wonderful news. I've waited for this outcome for so long. Tonight you served your country, the king himself, beyond all expectation. Thank you, my lord. No, thank you, Dr. Reed. Now, could you do me one last favor? Of course. What is it? Go outside and talk with that disgusting creature I saw waiting for you in front of this mansion. I have no idea what you're talking about, but I'll have a look. Good. I didn't kill her on the spot, for she claims to be a friend of yours. But don't you dare bring such a creature near me again. Ochron Szpital Pembroke? Thank you, Lancebearer. I shall take care of our new member when he awakes. For now, please get rid of that monstrosity at the door. Stara Bridget przyszła, widzę. Przez chwilę myślałem, że mówi o Lady Ashbury, ale o nie... Wie przypad... O niej? Użyłby chyba innych słów. Okej, okay, jest tutaj. Co powiesz? Znowu w najstrangest of times, young Ekon. So do you serve the Earl of Bristol now? Old Bridget. What are you doing here? Your friend, the wise Ekon. She sent me to warn you. How did you meet Lady Ashbury? She came to us in the sewers in search of answers. Just as you did. What kind of answers did you give her? I knew nothing of your maker, but we talked. We talked a lot. Her words and ideas are captivating. It is no surprise that you like her. I like her too. Lady Ashbury in the sewers? Now that's a sight I wish I'd seen. She said she was your friend, and that she sought the identity of your maker. So I answered her questions. Did anyone see you? It's a long way from the dock sewers, and hunters are patrolling the streets here. Who said I took the streets? How do you think I survived for centuries in this city without ever being seen? I know all her secrets. Czyli co, łaziła kanałami, jak rozumiem? You know her. Tell me what's going on. The lady approached me but a few nights ago, wanting to meet the sewer skulls. Once she questioned Harriet Jones, she agreed to help us. Harriet Jones is still with you then? How is she doing? Harriet remains angry, but is recovering slowly. Her mind is twisted, but at least her body is healing. Tell me what is going on. The lady asked us to keep an eye on your mortal doctor friend while you were away. We spotted the hunters. They were discussing plans to attack tonight. Wait, slow down. I need to ask you something. I'm listening. How did Elizabeth find you? She presented herself humbly at our gate and asked if we knew of any ancestral vampires hiding in London. She asked about Ascalon. She asked about many things. What do you think of her? Her soul is good, yet tainted with a deep sadness and the scars of ancient wounds. Time does that to us immortals, for we have so much to dwell upon. Why did she come to you? I am old Bridget,
the buried memory of the city. She sought the silent truths. Truths I have kept hidden for so long. Where is Lady Ashbury right now? She said she will go home. She needed to speak with some old friends first, though. Do not worry, young Ekon. She is no fool, and just as strong as you. Why do I feel like Lord Redgrave was particularly irritated to see you? Far more so than the average Skull, if I may say. Because I used to know him quite well. And he is afraid I may remember who he really is. You're Elizabeth's informant. You're the one who told her about Lord Redgrave's lies regarding his lineage. Yes. But my words were not meant to hurt or threaten. I simply told the story of the sewer skulls and of so many other forgotten children. Za chwilę się okaże, że w sumie Redgrave jest jej stwórcą i to dopiero byłaby akcja. No time to lose then. I must go there right away. I shall return to my den. Have you a message for the lady? Should I see her before you? Yes. Tell her I love her. Is this still unknown to her? Go now and take care, young Ekon, for the flames are rising. Udaj się do szpitala. Ej, ale ta informacja ogólna to była dość... No... Troszkę przerażająca. Znaczy, przerażająca, no. W drobnym stopniu. Dobra, to jest skrót, widzę, do odblokowania. I z chęcią go odblokuję. Czy dobrze idę? Tak. I tutaj powinienem otworzyć sobie przejście do Whitechapel. Tak. Pięknie. Tutaj jakieś trupy. Gdzie my jesteśmy konkretnie? Okej, tutaj za chwilę jest chyba Barret. Nie. Nie, to jest Lazaret, to tu jest ta. Dorofi tu jest. Dobra, ale dajcie mi to. Tutaj. Dobra. Tu. No ja tak, ja w sensie, to jest dla mnie w ogóle też inna, kolejna ta. No lepiej się tam szybko udać, zwłaszcza, że tu misja, ochroń szpital Pembroke. Ciekawe, czy jak tam przyjdziemy, ej, to będzie teraz dopiero, to była dopiero akcja. Przyjdziemy, a tam są wszędzie ci prewenci, atakują, a my po prostu odpalamy w sobie tego wampira, żeby ochronić wszystkich w szpitalu. I szpital dowiaduje się, że my jesteśmy wampirem, ale obiecują niczego nie powiedzieć. Za to, że ich uratowaliśmy. To by było zajebiste. Zajebiście rozwiązane. Wątpię, że tak będzie, ale byłoby to zajebista opcja by to była. Dobra, gdzie? Gdzieś tutaj jest ta... Jest ten notatnik. To pewnie też we własnym zakresie sobie to ustalę, bo te misje nie są aż tak interesujące, jak na początku myślałem. No ale dobra. Cicho. O! Okej, tego się nie spodziewałem. Dobra, nie będzie mi tu już nikt daru pyska. Okej, ode mnie póki co to tyle. Widzimy się w kolejnym materiale, w którym zajmiemy się tą misją główną, bo raczej faktycznie nie ma czasu do stracenia. Ja lecę już powoli do szpitala Pembroke, chyba że pojawi się coś po drodze w miarę interesującego, to wtedy wam to pokażę. Ale póki co ode mnie to tyle i do usłyszenia w kolejnym materiale. Cześć!